Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Po 24 lutego tego roku w Unii Europejskiej bardzo ożywiła się debata na temat członkostwa Ukrainy, na temat perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii. Decydujący tutaj wydaje się być szczyt, który ma się odbyć 24 czerwca tego roku. Wtedy ma być znana opinia. Komisji Europejskiej. Warto jednak prześledzić tych ostatnich kilka miesięcy tę debatę i główne aspekty, które były poruszane i to, jak się zmieniało stanowisko poszczególnych, poszczególnych państw. To, jakim szokiem była rosyjska inwazja, czy też nowa odsłona rosyjskiej agresji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego tego roku, była rzeczywiście był to, był to, to szok tak silny, że w stolicach państw zachodnioeuropejskich. Właściwie zapomniano o tych procedurach, które no, są w, w ramach Unii, w, jeśli chodzi o kwestie akcesyjne, i no, postawiono na takie błyskawiczne błyskawiczną akcesję Ukrainy do Unii. Można to nazwać takim, taką akcesję tylnymi drzwiami. Natomiast no, faktem jest, że ocena w ogóle możliwości przystąpienia danego państwa do, do Unii zajmuje lata. Natomiast 8 kwietnia tego roku podczas swojej wizyty w Kijowie szefowa Komisji Europejskiej Urszula von der Leyen zapowiedziała, że tym razem ma zająć to nie lata, a Tygodnie, no, to rzeczywiście bardzo istotna, istotna zmiana. Natomiast prawda jest taka, że Unia Europejska swoje konkretne stanowisko ma opublikować pod koniec czerwca. Natomiast już teraz widać, że Unia Europejska jest podzielona, jeśli chodzi o kwestie dalszego postępowania wobec, wobec Ukrainy. No, takie państwa jak Litwa, Łotwa, Estonia, Polska. Czechy, Słowenia, Bułgaria czy, czy Węgry nadal opowiadają się za dość szybką ścieżką członkostwa dla Ukrainy jak najszybszą, jaka jest tylko i wyłącznie możliwa. Jednak, jeśli spojrzymy na Kluczowe kraje zachodnie, takie jak Niemcy czy chociażby Holandia, to widzimy, że wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej. Kanclerz Olaf Scholz, kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, powiedział wprost, że drogi na skróty nie istnieją. Z kolei Emmanuel Macron, prezydent Francji, przestrzegł przed Parlamentem Europejskim, że droga Ukrainy do Unii ma zająć dekady. Zresztą również premier Holandii Mark Rutte wspomniał, że nie istnieje coś takiego jak szybka ścieżka członkostwa. I tutaj widzimy. Widzimy rzeczywiście tę wielką, tę wielką rozbieżność. Faktem jest, że przeciwnicy szybkiego przyjęcia Ukrainy do Unii podkreślają bardzo często, że doprowadziłoby to do, no można powiedzieć, wielkich komplikacji i nawet rozsadzenia wspólnoty, wspólnoty europejskiej, między innymi jednolitego, jednolitego rynku. Tutaj przeciwnicy przyjęcia Ukrainy podkreślają, że jest to bardzo biedne, dwukrotnie biedniejsze od najuboższego członka Unii Europejskiej, czyli od Bułgarii. Podają, że tutaj na Ukrainie ten dochód na mieszkańca wynosi zaledwie 14 tysięcy dolarów i to no przecież jest, to są dane przecież nie, 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 nie tyle, że aktualne, obecne, ale dane sprzed, sprzed wojny. Wiemy, że gospodarka ukraińska w sposób niezwykle istotny odczuła to, tę, tę wojnę, która się toczy od 24 4 lutego, no i faktem jest, że opierając się na danych, nawet sprzed wybuchu wojny, wygląda to bardzo źle, jeśli chodzi o te perspektywy członkostwa Ukrainy. Także przeciwnicy szybkiego przyjęcia Ukrainy do Unii podkreślają, że jest ona na liście najbardziej skorumpowanych krajów świata. Mówimy o liście Transparency International. Innym argumentem, który, który, który pada, który pada właśnie w, w tym kontekście takiej przyspieszonej akcesji Ukrainy, to fakt, że nie powinna ona wyprzedzać na drodze do Unii innych państw, które już wcześniej aplikowały o taką akcesję. Chodzi tutaj przede wszystkim o sześć państw bałkańskich, które no, od wielu lat wdrażają trudne procedury, trudne reformy, których Unia wymaga. Chodzi tutaj no, między innymi o Macedonię Północną, o Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Albanię, Kosowo, no a także o Serbię. To wszystkie sześć wymieniłem. Myślę, że w tym kontekście warto, warto także zauważyć, że nawet gdyby była pozytywna odpowiedź ze strony Komisji Europejskiej. To właściwie to nie jest kwestia już decydująca, to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że Ukraina znalazła swoje miejsce w Unii. Myślę, że takim dobrym przykładem jest przykład Turcji, która przecież status oficjalnego kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej uzyskała w 1999 roku a rokowania rozpoczęła 6 lat Później, a jednak do dziś udało jej się otworzyć, i to mówimy nie o zamknięciu negocjacji, ale o zaledwie otworzeniu negocjacji dotyczących jedynie 5 z 31 obszarów prawa europejskiego. No, to widać jak, jak... Jak bardzo może przeciągać się w czasie cała ta procedura. Jeśli dzisiaj zaledwie są, jest negocjowanych 5 obszarów z 31 obszarów prawa europejskiego, jeśli chodzi o członkostwo Turcji w, w Unii Europejskiej, no to widać tutaj absolutnie te mgliste perspektywy. Niewątpliwie jednym z największych adwokatów Ukrainy dzisiaj w Unii Europejskiej jest Polska, i tutaj warto to, warto to podkreślić. Zresztą prezydent Andrzej Duda podczas swojej wizyty w Kijowie bardzo mocno tutaj podkreślał właśnie te, to, to wsparcie dla, dla Ukrainy. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że państwa zachodnioeuropejskie zupełnie inaczej to widzą, i w mojej ocenie, na przykład, kanclerz Olaf Scholz. Nie wierzy w klęskę Rosji, jeśli chodzi o wojnę tego państwa z Ukrainą, i to też moim zdaniem będzie rzutować na przyszłość, na przyszłość właśnie akcy, ewentualnej akcesji Ukrainy do Unii. W mojej ocenie dziś jest to, jest to perspektywa niezwykle mglista. Moim zdaniem takie państwa jak Niemcy, Francja czy Holandia będą po prostu blokowały tę przyspieszoną ewentualną ścieżkę członkostwa Kijowa. W tym kontekście także nie, mo nie, mo nie mogą dziwić różnego rodzaju propozycje, które padają alternatywnych form w jakichś alternatywnych form sojuszu, czy jakiejś wspólnoty gospodarczej, no tego typu propozycja pojawiła się, pojawiła się ze strony Wielkiej Brytanii, to temu, temu, tej propozycji poświęcę, poświęcę osobny odcinek. Dziękuję Państwu za uwagę.